Boże, który gładzi grzechy świata, błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.
modlimy się. Panie nasz Boże, niech przyjęcie ciała i krwi Twojego Syna oderwie nas od rzeczy przemijających, abyśmy za przykładem świętej Marty na ziemi wzrastali w szczerej miłości ku Tobie, a w niebie Ciebie oglądali na wieki przez Chrystusa Pana naszego. Amen. A teraz poświęcę te krzyże, które otrzymaliśmy w ramach pakietu pielgrzyma, te, które tutaj leżą na ołtarzu, te, które są zawieszone na Waszych szyjach. Módlmy się. Boże Ojcze Święty, Ty postanowiłeś, aby krzyż Twojego Syna stał się źródłem wszelkich błogosławieństw i przyczyną wszelkich łask. Bądź z nami łaskawie, gdy nosimy ten krzyż, krzyż naszej wiary, i spraw, abyśmy przez zjednoczenie z Chrystusem w tajemnicy Jego męki i śmierci dostąpili wiecznej radości zmartwychwstania przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Dziękuję jeszcze raz księdzu za obecność, za modlitwę. Dziękuję przybyłym pielgrzymom, którzy w tym roku z różnych powodów nie są z nami na trasie, ale jesteście z nami duchowo w naszych sercach, w naszych modlitwach, w naszych intencjach. Towarzyszycie nam, jesteście razem z nami. I dziękujemy w sposób szczególny gospodarzom, którzy każdego roku po raz 19 nas tutaj w Jankowie w szkole podejmują. Serdeczne podziękowania składam na ręce pani dyrektor. Dziękujemy za wszystko przygotowane i to, co na sali było i tutaj przy ołtarzu. To wszystko dziękujemy pani dyrektor za gościnę, za życzliwość i otwarte serce. Zabieramy Was ze sobą w modlitwie, wszystkich mieszkańców tutaj obecnych, ale i nie tylko, Wasze domy, Wasze rodziny też bierzemy ze sobą w modlitwie. Zawsze na pierwszym etapie modlimy się za tych, którzy podjęli nas noclegiem, którzy obdarzyli nas gościną otwartym sercem. Niech na wszystkim Pan Bóg błogosławi. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa. Bogu niech będą dzięki. Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha, bądź naszą obroną, oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąż do piekła. Amen. Jeszcze słowo księdza. Krótko. Efaristo. Fortuna sit vobis. Efaristo to znaczy dziękuję. No mówił przecież, że Eucharystii wasz duszpasterz. A następnie fortuna sit vobis, to znaczy wszystkiego najlepszego. Jestem przy Tobie.
Maryjo, przyjmij naszą modlitwę wieczorną, apelu, w której wyrażamy nasze jestem, pamiętam, czuwam. Chcemy być przy Tobie, Matko, bo Ty jesteś najlepszą przewodniczką w wierze. Trzymaj nas w swoich ramionach i oddajemy się Tobie w Twoje ręce, Matko, i w Twoje niepokalane serce zawierzamy siebie nawzajem. A dzisiaj w sposób szczególny zawierzamy mieszkańców Jan